Część trzecia. Tak, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj, znaczy to, co teraz mamy, nie? Teraz tak, mamy kontynuację właśnie z poprzedniej części. Omówiliśmy tam całą historię do tego, czy legalna i albo nielegalna jest ta właśnie władza, czy była ciągłość, czy też nie było. No wiemy, że z poprzedniej części, że nie było tej ciągłości drugiej RP, ponieważ ta ciągłość warunkuje odtworzenie drugiej RP, warunkuje skutki prawne i finansowe, jeżeli chodzi o odszkodowania, o których nikt nic nie wie. Natomiast wszystkie możliwe państwa, no ostatnio słyszałem, że Belgia też dostała jakieś odszkodowanie, natomiast Polska, która straciła 10 milionów obywateli i straszne zniszczenia, ponieważ front przejeżdżał dwa razy w 1939 i 1944 roku, plus okupacja, a więc nie było żadnych tutaj kwestii i tego od małego się nikogo nie uczy, że coś takiego jest, wszystko się scedowuje na to, że no jest tak, bo jest, a się okazuje, że nie do końca jest, że są jakieś władze na uchodźstwie nadal, są prezydenci, a więc to jest taka dziedzina wiedzy, mało znana, a się okazuje bardzo ważna z punktu widzenia no, finansowego. No i teraz jeszcze mało tego, to jeżeli chodzi o skutki, to jedziemy jeszcze dalej. Możemy tutaj jeszcze dalej pojechać. No i pytanie takie, dlaczego przez 20 parę lat tak zwanej demokracji ta kwestia nie była nigdy tutaj omawiana w jakimś publicznym gronie, gdzie obywatele mogli się dowiedzieć co, gdzie, z czym się to je. Mało tego, cały czas funkcjonują jacyś prezydenci, jakieś parlamenty. Jakieś wybory, jakieś prawie wybory. Prawie co rok wybory. A wybory. Ciągle są jakieś tego, a ta kwestia, jakże ważna tutaj dla wszystkich Polaków, nie jest brana pod uwagę. To tak jakby wyglądało, że komuś zależy na tym, żeby ta druga RP, ona nie została odtworzona, chociażby z punktu widzenia nie tylko odszkodowań, ale również kasacji długów, czyli kasacji długu zagranicznego. To jest też kolejny wniosek. No i teraz w związku z tym... No i zawarcie traktatu pokojowego, no i 70 lat po wojnie. Tak jest, którego państwo do dzisiaj nie ma. Jak nie słyszeliście tego w telewizji Królewska, to raczej nigdzie tego jeszcze nie słyszeliście, że nie ma nadal traktatu pokojowego. I to się przemilcza w polskojęzycznych mediach, co jest bardzo naganne. I dlatego teraz przechodzimy do tej myśli. Panie Światopełk, proszę teraz powiedzieć, bo myśmy zaczęli to, ale od tego tutaj odczytywania tego fragmentu, czego to dotyczyło? Proszę krótko powiedzieć. Mianowicie podnoszony był problem braku ciągłości z drugą RP. Między innymi redaktor Reszczyński napisał felieton Potrzeba ciągłości z drugą RP opublikowany na stronie 16 w naszym dzienniku w czwartek 13 listopada 8 roku, choć opacznie to widzi, nawiązując do projektu obywatelskiego drugiej Solidarności. Ten projekt jest Konstytucja RP z 22 czerwca 1994 roku i uchwały Senatu z 16 kwietnia 1998 roku. Ale pozytywne jest to, że publikuje się o ciągłości z RP, bo już potem zamieciono pod dywan tę sprawę i już dobra jest Konstytucja z 1997 roku. Obowiązuje od 17 października 1997, mimo że referendum 25 maja 1997, w którym rażąco naruszono warunek obowiązywania udziału 50% uprawnionych głosowania, a z powodu niespełnienia tego warunku obalono w 1996 roku referendum uwłaszczeniowe i należy przypomnieć ówczesną totalną krytykę tekstu Konstytucji w 1997 roku. Temat jest o tyle aktualny, że dzisiaj się projektuje referendum w innych sprawach i ten nadal warunek 50% jest obowiązujący, prawda? I tak to wygląda, że na początku
to jacyś redaktorzy coś tu, prawda, wspominali, no i zamieciono te. I trzeba dodać, że właśnie celem okrągłego stołu było niedopuszczenie do ciągłości WRP i ten problem poruszał były premier Jan Olszewski, który wtedy kandydował na senatora i udzielił takiego wywiadu w naszym dzienniku. I z tego wywiadu wynika, sam Jan Olszewski powiedział, że przekazanie insygnii przez prezydenta Kaczorowskiego nie ma żadnego znaczenia prawnego. A trzeba to inaczej robić. No co prawda sposób patrzy przez nową konstytucję, prawda, oni chcą zachować ciągłość. Ja tu piszę mianowicie, że były trzy pozory ciągłości z WRP. Tak. Ja mam tutaj jeszcze pytanie. Tak, jeżeliśmy omówili tutaj konstytucję 35, brak ciągłości. Tak. Ja mam takie pytanie. Co się stało z 70 tonami złota drugiej RP? Ponieważ ono zostało wywiezione. No i teraz, jeżeli jest druga RP, jest nadal prezydent aktualny drugiej RP, no to gdzie się podziało te złoto w ilości 70 ton? No to nawet trochę więcej tego było. O, no dobrze, ja się zatrzymuję na 70, jak było więcej. No dobrze, dlatego właśnie jest kolejne pytanie, co się z tym stało? Więc w 1939 roku to był majstersztyk, żeśmy te złoto wywieźli, one by zostały wywiezione do Francji po upadku, prawda, i Francja te złoto polskie, belgijskie i swoje wywiozła do Afryki, do Dakaru i w głąb, prawda, tam, gdzie tam powstał rząd Vichy, prawda, to zostało zablokowane i wtedy Sikorski w jakiś sposób wymusił, że myśmy korzystali ze złota rezerw francuskich. No a powoli, jak to wszystko się tam, prawda, tak, to te złoto, bo ile się orientuje, zostało podzielone na trzy części. Jedna część została w Anglii, chyba jak coś w Kanadzie, coś w Stanach Zjednoczonych, no i tak to się chyba rozmydliło, cisza z tym złotem. Prawda. Aha, Anglicy sobie podzielili, wyliczyli, policzyli sobie za utrzymanie polskich sił zbrojnych na zachodzie, to co mi wiadomo. Ostatnio gdzieś tam pisano w gazecie, że my mamy jakieś polskie złoto na terenie Anglii. Była taka niedawno to i że Bank Polski, Narodowy Bank Polski jest jakieś 100 ton złoty, była taka informacja, że na terenie Anglii jakieś 100 ton złota jest. No więc jak był złoty poziom złota? Nagle, to wszyscy o nim wiedzą. Jest, ile tego złota? Podobno jakieś zapasy złota są na terenie Anglii. Dobrze, ile tego jest? No podobno około, nie wiem, tak czytałem, gdzieś takie były notatki nawet, że Narodowy Bank, czy rząd polski nie chce, to leży na terenie Anglii. Nie wiem, o ile to jest prawda. No ale w każdym razie, temat się chyba rozmylił, moim zdaniem. No i tyle. Dobrze, on się rozmylił, dobrze. A mamy pytanie, dlaczego, no to dobrze, jeżeli mamy nawet prezydenta drugiej RP, no to co, ten temat byś, to prezydent by nie wiedział, gdzie to złoto wyfrunęło? Oficjalnie, prawda, ten nowy prezydent został okrzyknięty za uzurpatora i temat zamieciono pod dywan. Ale czy to na przykład nie dlatego właśnie? Nie, żeby ten temat złota, którego Anglicy przeszczerpią korzyści. Trudno mi odpowiedzieć. Jeśli leży 100 ton złota na terenie Anglii w jakimś banku, to oni mają z tego wielką korzyść. Nie wiem, jak a mają również z tego korzyść, że się o tym w Polsce nie mówi, że się tym nikt nie interesuje i być może są naciski wprost na prezydenta drugiej RP na uchodźstwie, żeby o tym nie mówić. W związku ze śmiercią prezydenta Sokolnickiego, który też był uważany za uzurpatora. Ale przez kogo?
No, przez oficjalne te władze. Tą przeciął RP. Uznawali pana Kaczorowskiego, a uważali, że prezydent Sokolnicki jest uzurpatorem. Niemniej Juliusz Sokolnicki zgodnie z konstytucją 1935 roku wyznaczył swojego następcę. To było 15 sierpnia 1909 roku. Dwa dni później umiera i nowy następca powiadamiał hrabia Potocki, powiadamia prezydenta kraju Kaczyńskiego o zgonie Juliusza Sokolnickiego, prezydenta II RP i wyznaczeniu na prezydenta RP hrabiego Potockiego. Powiadomienie to po hrabia Potocki przekazuje za pośrednictwem rzecznika prasowego pana Zbigniewa Rocha. O ile orientuje się, to nadeszła enigmatyczna odpowiedź, że sprawa jest analizowana i cisza. I ten tekst został opublikowany w Gazecie Polskiej jako wstęp i proszę, duży artykuł dalej twierdzący, że Juliusz Sokolnicki jest uzurpatorem, że jest niepoważnym i tak dalej. I na tym się zakończyła Gazeta Polska. To w Gazecie Polskiej, natomiast w Gazecie Polityce też był artykuł. W Gazecie Polskiej jest ten wstęp, oni drukują, że prawda, że hrabia Potocki, proszę się upowiadomia oficjalnie Kaczyńskiego, że on jest prezydentem, no i że to ma być analizowane i cisza, no bo co mają odpowiedzieć? Kłamcy wszystkie stwierdzili, że nadal to jest uzurpacja, prawda? No, tak wygląda. No ale jaki mamy w tej chwili stan rzeczy w 2015 roku? No żeby to rozsądzić... Po zmianie prezydenta Andrzeja Dudę. Żeby to rozsądzić, trzeba powrócić do konstytucji z 1935 roku. A jeżeli tą konstytucję się neguje, to musimy sobie powiedzieć tak, żeby nie ta konstytucja z 1935 roku i Polska w 1939 roku zostałaby przy konstytucji z 1921 roku, tej marcowej, to by przede wszystkim nastąpiła kasata państwa polskiego, w ogóle Polska prawdopodobnie by zniknęła z łapy polskiego. Kasata państwa polskiego polegała na tym, żeby polikwidowali wszystkie placówki, ambasady dyplomatyczne i tak dalej. Bo jeżeli jakieś zarzuty się stawia co do konstytucji z 1935 roku, to ja mogę postawić zarzut, że konstytucja 1921 roku w ogóle nie broniła państwa polskiego. Natomiast ta konstytucja miała wprowadzone te artykuły wojenne i dzięki tej konstytucji Mosiński, będący internowany w Rumunii, mógł przekazać urząd prezydencki. Tam było kilka możliwości. Między innymi afera z Wieniawą Długoszewskim, to szczegółów nie będzie, to jest ogólnie znana sprawa, efekcie został wyznaczony Władysław Flaczkiewicz i to uratowało państwo polskie. Druga wielkość konstytucji 1935 roku. Ale jeszcze nie przyjdzie. Zatrzymajmy się, jak nie, to uratowało? Nie, chcę jeszcze drugie chcę powiedzieć. Ważność konstytucji 1935 roku, że De Gaulle, budując Piątą Republikę, zbudował ją na podstawie polskiej konstytucji 1935. To Francja i De Gaulle wykorzystuje celem budowy Piątej Republiki konstytucję z 1935 roku, a my w Polsce to co? To De Gaulle docenia wartość tej konstytucji, bo ją buduje, konstruuje na podstawie konstytucji z 1935, przy tym tam jest generalna różnica. Konstytucja, ja się dziwię nawet Kościołowi, bo ta konstytucja jest arcykatolicka. Bo jeżeli we wszystkich konstytucjach wprowadza się Pana Boga do preambuły, to ten Pan Bóg to jest jak kwiatek do kożucha. Natomiast konstytucja 1935 roku nie ma wstępu, natomiast zasadnicze zręby ustroju podanych w 10 pierwszych artykułach. I Pan Bóg to jest wpisany nie w preambule, a w artykule numer 2. To jest mocniejsza Pana... pozycja Pana Boga, jeszcze całe prawo moralne jest stawione do prawa stanowionego, jest umocnione. A preambuła co? Preambuła jest wstępem, jest nieobowiązujące, może być komentarzem i preambuła jest nieobowiązuje. Dalej, przysięga prezydencka zgodnie z artykułem 19 jest taka,
że jej nie można wymówić bez imienia Bożego, nawet trójosobowego Boga. Natomiast w dzisiejszej konstytucji to Pana Boga się lekceważy, bo na doczepkę albo jeden powie, to pomóż mi Bóg, albo nie. Jest to jakieś lekceważenie, nawet pod względem religijnym ona jest na wysokim poziomie. To nam Kościół powinien się moim zdaniem tą konstytucję zainteresować. I odpowiedzialność prezydenta wobec Boga i konstytucji. To jest, zostało wykpiwane przez komunistów, co to za odpowiedzialność, a jednak to jest odpowiedzialność. Ale z czym mamy do czynienia teraz, w 2015 roku, kiedy flagowa prawniczka, konstytucjonalistka, profesor Pawłowicz twierdzi na falach Radia Maryja, już to było po elekcji Andrzeja Dudy na prezydenta III RP, że konstytucja, według niej, konstytucja kwietniowa, trzymam ją w ręku, jest już nieważna. Unieważniła się i tam cytuję z pamięci, ponieważ powstały inne konstytucje. Nie. To pani Pawłowicz widocznie nie jest zorientowana w tej sprawie, bo konstytucja jest tak ważną ustawą, że ona musi być formalnie uchylona. Nie może na zasadzie jakichś domniemań, że ona przestała obowiązywać do tego, tylko to jest tak ważne jak prawne, że musi być formalnie uchylone przez następujące po nim konstytucje. I to ja mogę wypowiadać to. Tak, i taki stan mamy na dziś. Poczekaj. Nie została uchylona. Ale dobra, więc pani Babowicz jest błędzi dlaczego. Bo PKW się podczepi pod konstytucję z 21 roku, więc konstytucja, która była uchylona przez konstytucję z 1939 roku, potem była mała konstytucja z 1947 roku, nie uchylała tej konstytucji. Potem była z 1952 roku, nie uchylała tej konstytucji. Potem była z 1992, nie uchylała swojej konstytucji. I obecna faszyńskiego też jej nie uchyla. Skoro te konstytucje po kolei jej nie uchylała, to ona nadal formalnie konstytucję z 1945 roku. I pani Pawłowicz mówiła, że to jest ustawa tej rangi, że musi być to formalnie uchylone. Natomiast. No ale jednak, ale pan Pawłowicz wykłada na uniwersytecie. Jest profesorem. No to wszystko prowadzi. Dzisiaj wolno jej jako konstytucjonalistce takie rzeczy mówić. I to ja odpowiem tak, że przedwojenni maturzyści większą mieli nieraz wiedzę niż dzisiejsi profesorowie. Bo dzisiejsze wykształcenie jest na bardzo niskim poziomie. Nauki humanistyczne. Profesor Pawłowicz jest na niskim poziomie według pana? Chyba tak, skoro takie rzeczy opowiada. A poza tym temu przeczy uchwała Senatu 16 kwietnia 1997 roku, gdzie senator Andrzejewski wyraźnie mówi, że konstytucja 1935 roku jest nie jest skutecznie uchylona. Więc kto ma rację? Senator Andrzejewski czy pani Pawłowicz? Czyli możemy wezwać profesor Pawłowicz do zajęcia stanowiska. Tak jest, ponieważ w artykule 81 konstytucji kwietniowej, w ostatnim artykule jest punkt pierwszy, niniejsza ustawa konstytucyjna wchodzisz w życie z dniem ogłoszenia i o uchyleniu konstytucji. Jeszcze muszę jedno dopowiedzieć. Jednocześnie uchyla się ustawę z dnia 17 marca 1921 roku. Punkt drugi. Natomiast, i takiego zapisu nie ma w żadnej konstytucji PRL ani III RP. Natomiast, i pani profesor Pawłowicz dobrze o tym wie. Jak również doktor prawa Andrzej Duda. Więc jeszcze jeden możemy dać pani Pawłowicz podpórkę, bo rzeczywiście podpórkę. Tak, bo o tyle ma racji, że obywatelski projekt konstytucyjny drugiej Solidarności rzeczywiście na końcu użył sformułowania, ja dokładnie nie pamiętam jakie, bo ja tu bez tekstu, że ona została tam na temat konstytucji powiedział, że ona została przedawniona cucuś. To jest jakaś formuła uchylenia. Ale przecież ten projekt Solidarności nie przeszedł. A przecież projekt pana Kwaśniewskiego, a konstytucja pana Kwaśniewskiego ten temat w ogóle pomija. Więc pani Pawłowicz dzięki tym profesorom. No a jakim jest doktorem prawa Andrzej Duda, który jedzie na po zaprzysiężeniu go jako prezydenta III RP, jedzie do świątyni Opatrzności Bożej i składa tam wieńce Kaczorowskiemu. Może być niedoinformowany, nie wszystko musi wiedzieć.
Nie można też negować dzisiejszych to, co robi Duda, bo nie wszystkiego na raz nie odwrócimy. Niemniej prezydentowi Dudzie mogę podpowiedzieć to, co Cejrowski mówi w telewizji Republika, że jeżeli chcą zmieniać, wprowadzać jakieś zmiany konstytucyjne, to należy to przywrócić konstytucję i do niej wprowadzać zmiany, prawda, a nie do tej obecnej konstytucji, bo dosadnie się pan Cejrowski wypowiedział na temat konstytucji pana. No ale pan Cejrowski jest podróżnikiem. Podróżnikiem, ale tu ale jest wezwanie do prawników PiS, tak. Dobrze, o zajęcie stanowiska. Dobrze, ale jeżeli... I to nie jakiegoś domniemanego stanowiska, tylko dobrze, jasnego ale, stanowiska. Dobrze, chwileczkę, ale jeżeli zwykły człowiek na takich sprawach mówi, to trzeba jego, tym bardziej, że jest oficjalny wywiad telewizji Republika, no to powinno być jakieś odniesienie. No to niech powiemy, że ten Cejrowski się na niczym nie zna i nieprawdę mówi, ale nie ma żadnego oddźwięku jego, od jego wywiadu. No właśnie. Powiedział swoje i z mała milczenia. I dlatego niepokojące ruchy wykonuje PiS, który chce nową konstytucję uchwalać. Na bazie czego? A właśnie, w tej chwili, moim zdaniem jest jakaś możliwość załatwienia tego tematu, żeby ta konstytucja nowa była robiona na bazie konstytucji 1935 roku, korzystając z przykładu francuskiego. Skoro Francja ją tak doceniła, tylko że konstytucja, ja czytałem konstytucję francuską. Jaka jest ta generalna zmiana? Wszystkie układy jest tak jak w konstytucji, tylko w miejsce Boga wstawili lud, bo Francja jest masońska, prawda? I w miejsce Boga to wstawili sobie lud. Nie mówi się formalnie. Takie układy rozdziałów jest tak jak nasza konstytucja. Więc skoro de Gaulle docenił tą konstytucję, to tym bardziej Polska powinna wreszcie do tej konstytucji nawiązać. Tym bardziej, że ta konstytucja w 1939 roku uratowała istnienie państwa polskiego, bo przy konstytucji 1921 roku by dała sobie likwidację państwa polskiego. Tak jak konstytucja 3 maja nie uratowała państwa polskiego. Bo wojna później w 1792 roku, kiedy się kończył Sejm Wielki, to była w obronie konstytucji. To gdzie wojnę z Rosjanami prowadziliśmy w obronie konstytucji, a tu było odwrotnie w 1939. To konstytucja obroniła Polskę, że nie zlikwidowała. Dlatego, że prawnicy Piłsudskiego wyciągnęli wnioski z tego, co się zadziało poza tym, jedną rzecz. Ale jakie wnioski wyciąga trzecia RP? Zaraz. Więc w związku z tym, jeżeli się jakąś konstytucję tą neguje, to trzeba się zastanowić, jacy mądrzy prawnicy, to gdzie my panią Pawłowicz, nie pani Pawłowicz zastanawia się, kto pod względem prawnym budował tą konstytucję. Byli wielcy przedwojenni prawnicy z ogromnym doświadczeniem. To gdzie pani Pawłowicz, bo ona ma dwa opracowania konstytucji z 1935 roku, że tam przecież tam głowy poważnie, no mocni. Na przykład jeden z głównych tego autoru jest ten Stanisław Czar. Tam są poważne głowy prawnicze, więc no pani Pawłowska, no przepraszam bardzo, bo że tam poważni ludzie tą konstytucję uchwalali. Więc niech się pani dowie, kto to robi. Kornel Morawiecki także wzywa do ogólnej dyskusji na temat konstytucji, ale też bez podania tego najważniejszego szczegółu, no że obowiązuje nadal konstytucja z 1935 roku, a nie trzecia RP nie przywróciła ciągłości z drugą RP. I tego, jak pan to widzi, że na co możemy liczyć ze strony PiS, jeśli o tę kwestię chodzi? Trzeba wystąpić z propozycją, żeby nową konstytucję robili, żeby bazą wyjściową do nowej konstytucji była konstytucja z 1935 roku, a nie te komunistyczne. Bo te wszystkie to są komunistyczne. Dobra. Bazą wyjściową, no można było to ugodzić, a jeżeli bazą wyjściową do nowej konstytucji będzie konstytucja z 1935 roku, to na jakoś w uczciwy sposób się ten temat załatwi. To będzie sprawa konstytucji nowej, jak nowa konstytucja ma wyglądać, ale dalej nie ma ciągłości. Konstytucja no jeżeli ta nowa konstytucja nawiąże do konstytucji, to będzie ciągłość. Jeżeli bazą wyjściową
do obecnej nowej konstytucji będzie konstytucja z 1935 roku, to będzie ciągłość. To będzie. Oczywiście trochę to kulawe, ale i dobry ton, nie? No nie można, bo my jakie konstytucje mamy po wojnie? 1947 roku, 1952 roku, 1992 i obecna. Ale my jeszcze raz trzeba zapomnieli, że jaka była totalna krytyka tej konstytucji 1997. Wszyscy ją mamy, Kwaśniewski się tam podpisał, wszyscy ją do kosza wyrzucali. Ja pamiętam. Jaka była totalna. I to trzeba przypomnieć. Prawda. Zobaczmy. Teraz tak. Tutaj, żeby podsumować, na co ja zwróciłem uwagę w tym całym wywodzie dwuczęściowym, to jest to, dlaczego kwestia od 1989 roku jest pilnowana przez wszystkich polityków tak zwanych oficjalnych i tak zwanych niezależnych, antysystemowych, że temat odtworzenia drugiej RP i odszkodowań plus kwestii długu zagranicznego złożonego przez komunistów, załóżmy przez tamten poprzedni rząd komunistyczny, a w ogóle jest niebrane pod uwagę i społeczeństwo generalnie poza jakimiś tam fragmentami artykułów na ten temat nie wie. I to jest najciekawsze, że praktycznie można dojść do wniosku, przynajmniej ja do takiego dochodzę, że wszyscy ci politycy, starzy, nowi, jeszcze do przodu pewnie jacyś będą, oni wszyscy grają w jednej drużynie. Oni są tutaj wszyscy po jednych pieniądzach. No i w związku z tym, dlatego ten temat no, jest poruszany przez takie gremium jak internet. I to teraz jest nagłaśniane. I akurat przy okazji tego sejmu walnego i tak dalej, to o takich kwestiach właśnie się mówi właśnie w takich gremiach no, nieformalnych, można powiedzieć. Takich no, mało znanych, nie? Ale to istnieje, nie? Czyli to jest jakaś historia, która powinna być wyjaśniona raz na zawsze. No, ja zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że wyjaśnienie tego tak, jak powinno być, jak mówimy, czyli odtworzenie, skutkowałoby potężnymi skutkami finansowymi. No, tak. A tutaj jest takie ta zasada, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo no, co chodzi. Właśnie. No to właśnie. Jest właśnie to i to się wszystko o to rozbija. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi. To wiadomo o co chodzi, nie? Ale wszystko się o to rozbija tutaj. I tutaj to jest przyczyna, dlaczego ci wszyscy politycy dawniej, dzisiejsi, w przeszłości, tam zależni, niezależni, jak oni się jeszcze nazywają, systemowi, antysystemowi, a oni praktycznie pilnują, czego pilnują? Oni tutaj praktycznie... Żyrandola. Oni tak, oni pilnują czegoś. Żyrandola pilnują. Oni pilnują tak, żeby właśnie to nie nastąpiło. Czyli praktycznie interesem Polaków jest właśnie odtworzenie drugiej RP. To jest interes Polaków. Tak, nagle... ale oni zrobili w 1990 po to tą ustawkę na Zamku Królewskim, przekazanie insygniów władzy, co książę udowadnia, że to była po prostu farsa, po to, żeby Polacy nie wiedzieli o co chodzi. Nie wiedzieli o co chodzi, a myśleli, że została odtworzona. Zostało to załatwione. Do Świątyni Opatrzności Bożej doktor prawa Andrzej Duda dokładnie składa temu mitowi hołd. Słuchaj, no nie pewnych rzeczy... Pojechał na grób Juliusza Nowina-Sokolnickiego? Słuchaj, no pewne rzeczy, polityka jest taka, nie można wszystkiego naraz wywalać, bo może się przewrócić. Może, no to kiedy my to będziemy mogli jako Polacy wywalić? Nie możemy tak frontalnie tego robić, bo polityka, bo jeszcze raz powiem, że Piłsudski na początku też by badał, że nie wszystko wali, bo jakby wszystko wali, to by sobie głowę o mur rozwalił. Dlatego ja bym te słowa w tym ludzie nie wmówił. Dobrze, no to ja to w takim razie powiedziałam. Ja się od tego odcinam wyraźnie, bo jednak muszę powiedzieć, że jego wyjazd do Chin. Nie no, on dużo robi mi interesie polskie. A powiem wam rzeczy, jaka sytuacja. Jest tak nacisk międzynarodowej bankierstwa, że co on może zrobić? Że go zastrzelą. I się na tym może skończyć. Aha. Ale czego Kennedy'ego zastrzelili? Bo się zabierał za dolara. A Polska wszedł do międzynarodowego bankierstwa, to w czym jest?
mały pizdzik za przeproszeniem. To co on może zrobić? Ludzie kochani, gdzie my jesteśmy? To jest międzynarodowy finansjer, ale tego nie doszło. Aha, Duda nic nie może zrobić? Nie, to nic nie może zrobić. Nie może, fantastycznie po prostu. Nie mamy może wybory, co rok wybory, oni nic nie mogą zrobić. Powoli, nieprawda, że nic próbują robić, ale nie można wszystkiego na raz. Jezu. Ale od 26 lat okłamują nas, że skończył się PRL. Natomiast ten PRL jest kontynuowany. Nie dociera do was jedna rzecz. Że Piłsudski na początku też w układy z Zaborcą wchodził. Tak. Bo jak powstał Strzelca w 14 roku, to nie mógł od razu podskakiwać. Ale i muszę się cofnąć. Ludzie wiedzieli, że są pod zaborami. Da. A dzisiaj politycy wychodzą do mikrofonu i mówią Polakom, że żyjemy w wolnej Polsce. Ale nie można wszystkiego naraz. Wy chcielibyście za jednym momentem wszystko załatwić. I ty jesteś taka w gorącej wodzie kompana, czy ci powiem. Tylko tyle. Nie, nie można wszystkiego naraz. On robi pewne pozytywy. I to, że pojechał do Chin, bardzo mądrze zrobił. Bo może, a Putin to nie ulega pewnym sprawom? Nie uderza w komunę. Bo by się byłem rozmawiał, bo mam multimilionerów, ale komuny z boku stawi. Trzeba taktycznie zagrać. Nie można wszystkiego naraz. A wy chcielibyście wszystko naraz załatwić. Oczywiście, że to, że wyjechał, to na przykład broni się polskiej ziemi. Oficjalnie mówi się, że minister Jurgiel, ten obecny, zablokował nawet tam, gdzie akty notarialne, bo to zablokował to. Żeby nie sprzedawać bandą, bo trzeba Polskę... Już wszystko sprzedali. Nie wszystko. Tak? Co jeszcze zostało? Nie wszystko. Pół województwa Dolnego Śląska sprzedali. Dobrze, to... Więcej niż pół Pomorskiego. No nie wiem, nie wszystko zostało sprzedane, to chodzi o bronimy tej reszty. A co z tym, co sprzedali? Co z tym, co sprzedali? Pozwól mi dokończyć. Koncepcja jest, żeby to nie sprzedano, musimy co robić. Wydzierżawić rolnikom, bo rolnicy nie mają pieniędzy na kupno tej ziemi, ale można rolnikom zadać te pieniądze wydzierżawić, żeby to przeszło w polskie ręce. I to się jednak robi pewne rzeczy. No, ludzie kochani, a międzynarodowy bankier, czyli Kennedy rozbił sobie łeb, bo go zastrzelili, że mu chciał się za dolara zabierać. No, to, no, to, no, nie można. No proszę bardzo, Jaruzelski sobie dożył sędziwego wieku, 90 no parę lat, bo Kiszczak także, nikt go nie zabił. Dobrze, ale bo to jest no właśnie, dlaczego człowiek? Jaruzelskiego nie zabili? Bo to był ich człowiek. No a właśnie, próbuję międzynarodowej bankierstwa. Oczywiście, ale bronił socjalizmu 13 grudnia 80. To leci w kierunku węgierskim. On wyraźnie szukuje sprzymierzeńców. Tak. Węgry małe nas spłaciły Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prawda? Czyste Węgry, więc do tych Węgrów się podłączy w tej chwili Duda. I próbują, ale nie można naraz wszystkich. Z jednej strony idziemy do przodu, z drugiej strony czasem trzeba ustąpić. Tak. Na tym polityka polega. Albo wywrotka. No dobrze, ale to ta sama mówi na temat Piłsudskiego. Wywrotka. Piłsudski na początku musiał się, jeżeli miał robić Strzelca, musiał robić sprawy wojskowe. Nie wyszedł im Strzelec, później przyszły Legiony. No to robił w oparciu o Austrię i Niemcy. No bo nie było. W pewnym momencie, jak się zorientował, że Niemcy i Austria osłabli, to się na drugą stronę przykręci. Trzeba wiedzieć, w którym momencie się przykręcić. No prawda, ale wchodzi w układ. Dlatego Dmowski i inni do niego mają pretensje do Piłsudskiego, że był agentem austriackim. Nie wiem, no był. Ale on działał na czyjś koniec, wtedy Polski nie było. On rzeczywiście był. Bo jakby on jest od podszewki nie za, to by nic nie mówił. Dlaczego Putin? To Putin, że jest w KGB. To bardzo dobrze, bo gdyby nie był w KGB, to by go udusili, bo on ich od spodu znał. Od spodu ich znał. I że on był w KGB, to ubieram pozytywnie, bo inaczej nie mógł porozmawiać pewnych układów, prawda? No więc, no niestety taka jest polityka, że czasami trzeba mieć układy. No taka była polityka od początku. Jak jesteś słaby, to musisz kombinować. A jak jesteś silny, no to możesz walić. To możesz zrobić wywrotkę. Tak, ale dzisiaj ma sytuacja płaci, no to jest słaby dzisiaj kraj. Nie wchodzi w rachubę wywrotka. No słaby kraj, no to co my no, jesteśmy tak, no to sprzedawali, że ludzie kochani. No taka jest prawda.
Nie można wszystkiego naraz robić. A ty ale kto to robił? No właśnie robili to ci politycy, którzy pozorowali restytucję z drugą ciągłości. Otrzymaliśmy tragiczny spadek w 90 roku. Otrzymaliśmy tragiczny spadek po Platformie Obywatelskiej.